Piękne pochody dzisiaj możemy obserwować chyba w całej Irlandii. Pochodem jest też nasze życie. Podróżujemy nieustannie z jednego miejsca do drugiego. Celem naszej chrześcijańskiej wędrówki jest niebo. To po to korzystamy z Bożego miłosierdzia w sakramencie spowiedzi. Po to umacniamy się w tym sakramencie, aby oczyścić się z grzechów, aby mieć możliwość karmić się ciałem Pana Jezusa. Po to żyjemy w stanie łaski uświęcającej. Czasami jest trudno i ciężko. Wiele osób, wielu z nas toczy walkę o ten stan łaski uświęcającej. Pokusy, które niesie świat, są często bardzo mocne. Ale walczymy. Po co walczymy? Aby osiągnąć wspomniane niebo. Ale z tym niebem to generalnie mamy trochę problem. Bo gdyby tak zapytać dzisiaj was, kto chce iść do nieba, no to przypuszczam, że pewnie chyba wszyscy podnieśliby rękę do góry. No, chcemy iść do nieba. Co to za pytanie, misjonarz? Jesteśmy w kościele, a nie na pochodach. No to chyba świadczy o tym, że bardziej zależy nam na Panu Bogu niż na tych atrakcjach, które niesie świat. Ale gdyby zapytać inaczej, masz pół godziny na to, żeby się zdecydować, czy idziesz do nieba. Promocja. Wszystkie grzechy darowane. Wszystkie winy odpuszczone. Cała twoja przeszłość, można powiedzieć, wymazana. Idziesz prosto do nieba. Nie ma czyśćca, nie ma żadnej pokuty. Czeka cię tam szczęście wieczne, bez końca. Ale w pół godziny masz się zdecydować. Idziesz? Decydujesz się? Myślę, że zaczęłyby się pierwsze schody. No bo jak to? Jak? Teraz do nieba? Toż przecież my niedawno kredyt wzięliśmy. Kto to teraz spłaci? A dom budujemy. Kto to wykończy? Z rodziną bym się chciał jeszcze spotkać w Polsce. Teraz do nieba? Młodzi powiedzą: księże, ja się zakochałem. Ja mam niebo na ziemi. Gdzie teraz do nieba? Moi drodzy, a prawda jest taka, że no właśnie, niebo jest otwarte i wypadałoby się tym trochę zachwycić. My o tym zapominamy. Nie zawsze niebo było otwarte, o czym się za chwilę przekonamy. To my mamy jakąś taką łaskę, taki dar, taką przyjemność żyć w czasach, w których niebo jest otwarte, ale nie zawsze tak było. W czasach Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus żył i chodził po ziemi, te 2000 lat temu, to taki przeciętny Żyd, który wtedy żył sobie gdzieś tam obok Pana Jezusa, to myślał, że do nieba to udało się wejść może trzem osobom na cały czas trwania ludzkości. Od początku świata do czasów Pana Jezusa może trzem wybitnym jednostkom udało się dostać do nieba. Co to za ludzie? Pierwszym, o którym Żydzi twierdzili, że dostał się do nieba, to był Henoch.
Taki człowiek, o którym jest mowa na początku Biblii, w pierwszej księdze Rodzaju. Przyjaciel Boga, mąż bogobojny, niezwykle sprawiedliwy, uczciwy. I Pismo Święte mówi, że Henoch był i nagle przestał istnieć, a Bóg wziął go do siebie. Sprawa jasna. Bóg wziął go do siebie. To jak Bóg mieszka w niebie, no to pewnie Henoch jest w niebie. Drugim, o którym Żydzi twierdzą, że pewnie dostał się do nieba, to Mojżesz. O Mojżeszu może trochę więcej słyszeliśmy. To ten, który wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej. Tam poszedł do Faraona ten Mojżesz, rozmawiał z nim. Faraon na początku nie chciał puścić. To 9 plag spadło na Egipt. W końcu Faraon się złamał, wypuścił ten naród izraelski. Wyszli z tej niewoli egipskiej, ale Faraon sobie przypomniał, no dobra, a kto w moim kraju teraz będzie robił? Tania siła robocza mi uciekła, więc puścił się w pogoń za Izraelitami. Doszli do Morza Czerwonego. Izraelici przeszli suchą nogą przez Morze Czerwone, mur z wód z lewej strony i z prawej. A kiedy Egipcjanie ruszyli w pościg za nimi, Mojżesz uniósł swoją laskę do góry i wody wróciły na swoje miejsce, zalewając Egipcjan. Spektakularne zwycięstwo. Potem doszli do góry Syna i tam Mojżesz otrzymał 10 przykazań dla tego narodu wybranego, izraelskiego. No i co jest z tym Mojżeszem, że on niby został wzięty do nieba? Nigdzie nie ma grobu jego. Więc Żydzi stwierdzili, no jak nie ma grobu, no to za swoje dokonania pewnie Pan Bóg musiał go wziąć do nieba. Albo człowiek leży w grobie, albo jest w niebie. I trzecim, o którym Żydzi twierdzą, że dostał się do nieba i o tym mówi też Pismo Święte, no to jest prorok Eliasz. Prorok to taki człowiek, który w czasach przed Panem Jezusem jeszcze zapowiadał wielkie dzieła Boże, które mają się wydarzyć w przyszłości. Eliasz był jednym z największych proroków. Na jego głos nawet ogień z nieba spadał i pochłaniał wcześniej przygotowaną ofiarę. No i co się stało z Eliaszem? W pewnym momencie z nieba zstąpił ognisty rydwan. Eliasz wsiadł i został porwany do nieba. Działo się to na oczach jego sługi Elizeusza. 3 wybitnych, którym udało się dostać do nieba. Tak twierdzili Żydzi. A co zresztą? Co można powiedzieć z tymi milionami ludzi, którzy żyli w tamtych czasach? No właśnie. To jest ciekawe. Kiedy modlimy się wyznaniem wiary, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, myślę, że większość z nas zna pewnie tę modlitwę, to dochodzimy tam w pewnym momencie do takiej tajemniczej formuły, że Pan Jezus ukrzyżowan, umarł i pogrzebion i następnie co? Stąpił do piekieł, a dopiero później 3. dnia zmartwychwstał. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion i stąpił do piekieł. Po co ten Pan Jezus stąpił do piekieł? Ano właśnie. I tu jest odpowiedź. Otóż Pan Jezus stąpił do piekieł, do otchłani, do Szeolu, takiego
tak jak to nazywali wtedy Żydzi, do miejsca, w którym ci wszyscy, którzy no, dopiero oczekiwali na przyjście Mesjasza, niejako przebywali, bo oni nie byli w niebie. Niebo nie było otwarte. Oni czekali na Mesjasza, który to niebo otworzy. I Pan Jezus po swojej śmierci właśnie idzie po nich, po tych wszystkich, którzy w tym Szeolu, w tej otchłani przebywają. Tak obrazowo można to powiedzieć, bo tak naprawdę to my nie wiemy do końca, jak to było. To jest jakaś tajemnica, ale obrazowo możemy sobie to wyobrazić w ten sposób, że przychodzi po nich, wstępuje po nich, mówi: chodźcie za mną. Podprowadza ich do bram raju, otwiera te bramy raju i mówi: zapraszam, niebo jest otwarte, możecie wchodzić. Naprawdę możemy wchodzić? Tak, możecie wchodzić. To nie trzeba być kimś wybitnym, takim powiedzmy sprawiedliwym, wyjątkowym jak Henoch, żeby się dostać do nieba? No dobrze by było, jakbyś był sprawiedliwy i pobożny i bogobojny, ale jak ci się noga powinęła raz czy drugi, no to nic straconego, można wejść do nieba. I prorokiem takim nie trzeba być jak Eliasz, na głos którego ogień zstępuje z nieba. No nie trzeba być, można wejść do nieba. I takim wodzem jak ten Mojżesz, to nie trzeba być? No nie trzeba być, można być śmiertelnym, przeciętnym kowalskim, hydraulikiem, piekarzem, prawda, kierowcą i wiele innych, powiedzmy, zawodów wykonującym i dostać się po prostu do nieba. I dla nas to jest normalne, normalna rzecz, ale dla tych, którzy żyli w tamtym czasie, to było coś niesamowitego. To dla nich to było wielkie hurra. Oni się tym zachwycili. Przecież apostołowie później, jak o tym się dowiedzieli, że niebo jest otwarte, to po prostu oni byli gotowi, rozejść się po całym świecie, głosić Jezusa. Śmierć już nie była straszna, bo my idziemy do nieba. Pierwsze wieki chrześcijaństwa właśnie tak wyglądały, że ludzie po prostu zachwyceni perspektywą tego nieba, to umierali gdzieś tam na arenach, rozszarpywani przez dzikie zwierzęta, prześladowani byli, więzieni byli, torturowani nieraz bardzo mocno, a mimo wszystko ich przybywało i rozrastała się ta wspólnota wierzących, bo oni byli zachwyceni faktem, że idą do nieba. I moi drodzy, nam chyba trzeba też zachwycić się tym faktem, że niebo jest otwarte i można wejść, że w niebie będzie możliwość spełniania wszystkich swoich marzeń, realizowania planów, które tutaj z różnych powodów nie wyszły, że w niebie będzie wszystko to, co chcielibyśmy, żeby było, a nic z tego, co byśmy nie chcieli, gdzie nasze talenty, zdolności będą rozwinięte do niewyobrażalnych możliwości, gdzie nasza inteligencja będzie do niespotykanych dotąd możliwości rozwinięta, gdzie Pan Bóg codziennie będzie nas zaskakiwał czymś innym, a my nie będziemy mieli dość i będziemy chcieć jeszcze więcej, jeszcze i jeszcze. A ktoś powie: no dobra, a skąd ty to, misjonarz, niby wszystko możesz wiedzieć? Byłeś tam? Widziałeś? No nie byłem i nie widziałem. Ale są znane osoby, które były i widziały. Chociażby wspominana już tutaj podczas tych rekolekcji święta siostra Faustyna Kowalska. Wiemy, że Pan Jezus z nią rozmawiał i cieszyła się obecnością Pana Jezusa. I Pan Jezus pozwolił jej w czasie takiej jednej wizji zobaczyć fragment tego, co tam przygotowuje dla ludzkości. I kiedy ona to zobaczyła, to była pod takim wrażeniem, pod takim niesamowitym po prostu w takim duchowym uniesieniu, że po prostu ona dwa dni dochodziła do siebie i później mówi: Panie,
Daj mi największe cierpienia za najbardziej zatwardziałych grzeszników, żebym ja jak najszybciej się tam dostała. Nic tutaj na ziemi już jej nie smakowało. Największe przyjemności, najlepsze przyjemności, rozkosze, jakie tutaj proponuje nam świat, były niczym w porównaniu do tego, co ona tam zobaczyła. Ona już po prostu jak najszybciej chciała się wyrwać. Zniszcz moje życie tutaj, abym ja jak najszybciej była tam z Tobą. Co ona musiała zobaczyć? Święty Tomasz z Akwinu, wielki teolog, wybitny dominikanin, przez kilkanaście lat swojego życia tworzył takie dzieło, które nazywało się Suma Teologiczna. 19 tomów różnego rodzaju zagadnień z teologii. I pod koniec tworzenia tego dzieła również został w takim widzeniu zabrany do nieba. I tam zobaczył fragment tego, co Pan Bóg przygotowuje dla ludzi. Kiedy doszedł do siebie, w pewnym momencie to wszystko, co napisał, zaczął drzeć. Jego bracia z zakonu zaczęli go powstrzymywać, myśląc, no co, on zwariował czy coś. A on mówi, w porównaniu do tego, co jest tam, to, co napisałem tutaj o tym, to jest jakieś nieporozumienie. Nie ma słów, nie ma określeń, nie ma, nie wiem, przymiotników, które w jakikolwiek sposób mogłyby określić, wyrazić piękność, cudowność, niepowtarzalność, wspaniałość tego wszystkiego, co Pan Bóg tam przygotowuje. Nie ma. Wierzymy w obcowanie dusz czyśćcowych. Swoją drogą dzisiejszy patron, święty Patryk, jest też patronem dusz czyśćcowych. Wiele dusz pewnie wyratował swoją postawą. Znany był z tego, że prowadził takie surowe życie. Bardzo mocno od siebie wymagał. A wiemy doskonale, że każdą niedogodność możemy ofiarować za dusze czyśćcowe. Nawet niekoniecznie tylko modlitwę, ale jakiś ból, jakiś dyskomfort, cokolwiek, co nam przeszkadza w życiu, my to możemy ofiarować w intencji dusz czyśćcowych. Po co? Aby skrócić im oczekiwanie na wejście do nieba. Oni sami nie mogą sobie pomóc, ale my im możemy. Ale są takie dusze czyśćcowe, które czasami przychodzą do wybranych ludzi na ziemi tutaj, aby prosić o modlitwę, o załatwienie jakiejś sprawy na ziemi tutaj, która z różnych powodów nie została załatwiona, albo poprosić o zamówienie mszy świętej. Ale najbardziej niesamowite w tych wszystkich wizytach jest to, że stamtąd nikt nie chce wracać. Te dusze nie chcą wracać na ziemię. One chcą jak najszybciej znaleźć się tam, w niebie. Ale przychodzą tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że no za nie się nikt nie modli. My Polacy mamy jeszcze tak w tradycji, że trzeba za naszych bliskich zmarłych mszę zamówić. Dobrze, że tak jest. Mamy piękne święto wszystkich świętych w czasie, powiedzmy, 1 listopada, 2 dnia jest dzień zaduszny, czyli wspominamy wszystkich wiernych zmarłych, którzy odeszli i nie wiemy, czy są w niebie, czy są jeszcze w czyśćcu. Składamy za nich odpusty, modlimy się za nich i dobrze, że tak jest, ale kilka dni później po wszystkich świętych na witryny sklepowe wjeżdżają kolorowe Mikołaje, choinki, świecidełka, bombki, prezenty. Kto pamięta o tym, żeby się za nich pomodlić? A oni czekają. Oni tego potrzebują. Gdybyśmy taki, no, jakikolwiek, powiedzmy, no, dyskomfort, cierpienie, coś, jakiś trud, który nas spotyka, potrafili ofiarować za nich, kto wie, może by okazało się, że
że po prostu całej armii dusz wyprosiliśmy niebo. I moi drodzy, my musimy pragnąć nieba. Czasami jest tak, że my mamy trochę pretensji do Pana Boga. Czego w naszym życiu tak się dzieje, a nie inaczej? Czego to cierpienie? Czego inni mają łatwiej? Czego ta choroba? To są trudne pytania i nie ma tutaj jednoznacznych odpowiedzi. Dlaczego jest jednym łatwiej, a dlaczego innym trudniej? Ja jestem przekonany, że Pan Bóg dla każdego z nas próbuje wyznaczyć najłatwiejszą drogę, żebyśmy dostali się do nieba. On jest gotowy nawet przyjąć to, że my czasami będziemy się buntować, złościć na Niego, ale jeżeli w ostatecznym rozrachunku ma to nas doprowadzić do nieba, to On zaryzykuje. Ty, człowieku, bądź na mnie zły, nieraz wściekły, nieraz, prawda, po prostu nie rozumiej niczego, ale jak będziesz tutaj ze mną, wszystko, można powiedzieć, ci się wynagrodzi. Wtedy zrozumiesz. Ksiądz Jan Maria Wianej, patron wszystkich proboszczów, bardzo znany we Francji, żyjący pod koniec XIX wieku, niezwykły kapłan, bo tak, w czasie, kiedy ludzie do niego przychodzili do spowiedzi, miał wgląd w ludzkie serca i sam widział grzechy tych ludzi i potrafił im je wypowiadać. Miał też dar uzdrawiania. Przychodzili do niego ludzie i modlił się nad nimi, a oni odzyskiwali zdrowie. Wieść o nim bardzo szybko rozeszła się po całej Francji i do Ars, w którym posługiwał, zaczęły przyjeżdżać tłumy ludzi, aby się wyspowiadać, we mszy świętej uczestniczyć, którą odprawiał. Pewnego razu przyjechała pewna kobieta z dziewczynką około 10 lat. Dziewczynka była niewidoma. Odnalazły księdza Wianeya i matka mówi: księże, czy mógłby się ksiądz pomodlić nad moim dzieckiem, aby odzyskała wzrok? Ksiądz mówi: jeśli taka jest wola Boga, niech też tak się stanie. Zaczyna się modlić nad nią. Modli się, modli. W pewnym momencie przestał i mówi: wie pani co? Widzę przyszłość dziewczynki. Są dwie drogi. Pierwsza droga jest taka: Jezus może jej przywrócić wzrok. Nie stanowi to dla niego żadnego problemu. Ale jeżeli przywróci jej wzrok, narazi się na wielkie niebezpieczeństwo. Narazi się na potępienie. Ten wzrok za kilka lat stanie się przyczyną tego, że pozna takich, a nie innych ludzi. Wejdzie w takie, a nie inne środowisko. Zrobi takie, a nie inne rzeczy, które poważnie narażą jej duszę na potępienie. Może się nie zbawić. Może nie dojść do nieba. I widzę drugą drogę. Jeśli pozostanie niewidoma, ominie ją to. I pyta się tej dziewczynki: no to co chcesz, aby Jezus ci uczynił? Chcesz, żeby ci przywrócił wzrok? I ta dziewczynka była na tyle mądra, że powiedziała: jeśli tak ma sprawa wyglądać, to wolę zostać już ślepa do końca życia i żyć wiecznie z Jezusem w niebie. W wielu przypadkach, w wielu niesprawiedliwościach, które doświadczamy gdzieś w życiu, odpowiedź kryje się właśnie w tym, że Bóg przez to chce nas doprowadzić do nieba. Więc chciejmy do tego nieba dojść. Módlmy się za tych wszystkich, którzy nas poprzedzili w tej drodze. Wypraszajmy niebo dla naszych bliskich zmarłych, bo tylko my im możemy pomóc, nikt inny. I może
kiedy będziemy tak postępować, może kiedy weźmiemy sobie to do serca, to kiedy my przekroczymy bramę śmierci, na nasze powitanie wyjdą już nie dusze czyśćcowe, ale święci, odziani w białe szaty. W ręku będą trzymać palmy zwycięstwa. Przywitają nas gromkimi brawami. Wyściskają za wszystkie czasy. Podprowadzą nas do Matki Maryi, najpiękniejszej, która ucieszy się na nasz widok. Przytuli jak swoje dziecko. Spojrzenie w jej oczy nie będzie powodować łzy z jednej i z drugiej strony. Matka podprowadzi nas do tronu swojego Syna, a Syn powie: przyjacielu, wszyscy na Ciebie tu czekaliśmy. Zasiądź do uczty i zacznie się szczęście bez końca, na wieki, na zawsze, czego i sobie, i Wam z całego serca życzę po tamtej stronie. Amen.